Drodzy bracia i siostry, wkroczyliśmy we Wielki Tydzień. Po raz drugi przeżywamy go w sytuacji pandemii. W zeszłym roku byliśmy bardziej zaskoczeni. W tym roku jesteśmy już bardziej wypróbowani. A kryzys gospodarczy stał się uciążliwy. W tej sytuacji historycznej i społecznej, co czyni Bóg? Bierze krzyż. Jezus bierze krzyż, to znaczy bierze na siebie ciężar zła, jakie niesie ze sobą taka rzeczywistość. Zła fizycznego, psychologicznego, a przede wszystkim zła duchowego, ponieważ zły duch wykorzystuje kryzys, aby siać nieufność, rozpacz i niezgodę. A my, co powinniśmy czynić? Ukazuje to dziewica Maryja, Matka Jezusa, która jest także pierwszą uczennicą Jezusa. Poszła za swoim Synem, wzięła na siebie swoją część cierpienia, mroków, przerażenia i przemierzyła drogę męki, zachowując w sercu płonącą lampę wiary. Z pomocą Bożej łaski także i my możemy odbyć tę pielgrzymkę. Na codziennej drodze krzyżowej napotykamy twarze wielu braci i sióstr przeżywających trudności. Nie przechodźmy obok nich obojętnie. Pozwólmy, aby nasze serca zostały poruszone do współczucia i zbliżmy się do nich. W danej chwili, podobnie jak Cyrenejczyk, możemy myśleć, dlaczego właśnie ja? Ale później odkryjemy dar, który przypadł nam bez naszej zasługi. Niech nam pomaga Matka Boża. Modlimy się za ofiary przemocy, szczególnie za ofiary zamachu w Indonezji tego ranka, przed katedrą. Niech nam pomaga Matka Boża, która zawsze nas poprzedza na drodze wiary. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Otrzymamy teraz błogosławieństwo pontyfikalne. Dominus vobiscum.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.